Ponieważ mój poprzednik z wyroku opatrzności oddał Ducha Bogu właśnie w imieniu. Ponadto dzisiaj w pierwszy dzień maja miesiąca majowego jest to również wspomnienie świętego Józefa Prorocznika. Wszystkie te okoliczności wzbogacają naszą modlitwę, pomagają nam, którzy jesteśmy jeszcze pielgrzymami w czasie i przestrzeni. O ileż bardziej świętują aniołowie i święci w niebie. Jednak jeden jest Bóg, jeden Chrystus Pan, który niczym most łączy ziemię z niebem, a my czujemy się w tym momencie bardziej niż kiedykolwiek uczestnikami niebieskiej. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W Ewangelii Jezus wypowiada to błogosławieństwo, błogosławieństwo wiary. Uderza nas ono w sposób szczególny, gdyż zgromadziliśmy się, by uczestniczyć w beatyfikacji. A jeszcze bardziej dlatego, że został ogłoszony błogosławiony papież. Następca Piotra, którego powołanie jest umacnianie braci w wierze. Jako drugi jest błogosławiony ze względu na swoją wiarę, mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską. Przychodzi nam też na myśl inne błogosławieństwo. Błogosławiony jesteś, Szymonie, Symeony, albowiem nie objawili ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Cóż takiego objawił Ojciec Niebieski Szymonowi? To, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Na mocy tej wiary Szymon staje się Piotrem, opoką, na której Jezus może zbudować swój Kościół. Bycie błogosławionym na wieki Jana Pawła II, które Kościół dziś z radością ogłasza, wpisane jest w te właśnie słowa Chrystusa. Błogosławiony jesteś, Szymon. I błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jest to błogosławieństwo wiary, którą również Jan Paweł II otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowania Królestwa Chrystusowego. Nasza myśl wymieni jeszcze ku innemu błogosławieństwu, które do Ewangelii poprzedza wszystkie pozostałe. Chodzi o błogosławieństwo odnoszące się do dziewicy Maryi i Matki Zbawiciela. Do tej, która dopiero rozpoczęła Jezusa w swoim łonie, sprawdza się święta Elżbieta. Błogosławiona jesteś, która się uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Maria jest wzorem błogosławieństwa wiary. Radujmy się wszyscy, że beatyfikacja Jana Pawła II ma miejsce w pierwszym dniu miesiąca majowego pod matczynym spojrzeniem tej, która swoją wiarą podtrzymywała wiarę apostołów i stale podtrzymuje wiarę ich następców. Szczególnie tych, którzy są powołani, by zasiąść na katedrze Piotrowej. Maria nie pojawia się w opowiadaniach o zmartwychwstaniu Chrystusa, lecz jest jakby wszędzie obecna w ukryciu. Jest ona matką, której Jezus powierzył każdego z uczniów i całą wspólnotę. Zauważmy szczególnie, że owocna matczyna obecność Maryi została odnotowana przez ewangelistów Jana i Łukasza w sytuacjach poprzedzających to, co jest opowiedziane w dzisiejszym Ewangelii i w pierwszym czytaniu. W relacji o śmierci Jezusa, w której Maryja pojawia się u stóp krzyża. I na początku dziejów apostolskich, które ukazują ją pośród uczniów zgromadzonych na modlitwie w wieczerniku. Również dzisiejsze drugie czytanie mówi na obierze. W
Lubię podkreślać, że w tym fragmencie początku pierwszego listu Piotr nie nakazuje, lecz wskazuje. Pisze bowiem, dlatego radujecie się. I dodaje, wy choć nie widzieliście i ujecie go, wy w niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie. A ucieszycie się radością niedymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Wszystko jest w trybie wskazującym, gdyż zaistniała nowa rzeczywistość, zrodzona ze zmartwychwstania Chrystusa. Rzeczywistość dostępna z pierwsza. Stało się to przez Pana, mówi psalm, i cudem jest w naszych oczach, w oczach wiary. Drodzy bracia i siostro, dziś, jak się naszym oczom w pełnym duchowym świetle Chrystusa zmartwychwstałego, postać umiłowanego i czczonego Jana Pawła II. Dziś jego imię zostaje włączone w poczet świętych i błogosławionych, których on sam takim ogłosił podczas prawie 27 lat swojego pontyfikatu, przypominając z mocą o powszechnym powołaniu do wysokiej miary życia chrześcijańskiego, do świętości, jak to stwierdza Konstytucja Soborowa Lumen Gentium, o Kościele. Wszyscy członkowie Ludu Bożego, biskupi, kapłani, diakoni, wierni świeccy, zakonnicy, zakonnice, jesteśmy w drodze ku Ojczyźnie Niebieskiej, gdzie nas pokrzepiła Dziewica Maria, złączona w szczególny i doskonały sposób z tajemnicą Chrystusa i Kościoła. Karol Wojtyła, najpierw jako biskup pomocniczy, a potem jako arcybiskup krakowski, uczestniczył w Soborze Watykańskim II i zdawał sobie sprawę, że poświęcenie Maryi ostatniego rozdziału dokumentu o Kościele oznaczało wskazanie na Matkę Bożą jako na wzór świętości dla każdego chrześcijanina i dla całego Kościoła. Tę teologiczną wizję błogosławiony Jan Paweł II odkrył już w młodości.